Witam serdecznie w magazynie Spar Futsal TV. Moim gościem jest tu Damian Kochman, zawodnik Sava Sonina oraz Paweł Nowojski. Ostatnio kierownik drużyny Spar U16. Witajcie, chłopaki. Dobrze. Ostatnio mieliśmy przyjemność grać na turnieju eliminacyjnym w Przeworsku U16. Powiedzcie, jak oceniacie ten turniej, Damian? Ja turniej oceniam na bardzo dobry występ. Zajęliśmy drugie miejsce, mamy bardzo duże szanse na awans do U16. Paweł? Ja oceniam, że turniej poszedł bardzo dobrze. Wygraliśmy, zremisowaliśmy z Przeworskiem, trudny mecz. Okej, wygraliśmy się dwa, pomimo tego, że mówię taka słaba drużyna. I z Krejczą niestety przyraźnie wspomniałam naszych błędów po prostu. Powiedzcie mi, która drużyna was zaskoczyła pozytywnie? Z którą się grało najtrudniej? Damian? Moim zdaniem z Przeworskiem. Przeworskiem, tak? Nie Góra? Ale z nimi się grało najciężej. Twardo grali? Paweł? Moim zdaniem z Krejczą, bo drużyna po prostu była dobra, gra z Przeworskiem, ani jednego meczu nie straciła. Ani jednej bramki też nie straciła i tylko z nami dwie bramki szliśmy i się niestety nie udało w tym meczu. No właśnie widzę, że bardzo dobrze Paweł jakby zapamiętałeś, że Krejczą nie stracił do naszego meczu żadnych bramek. Damian, ty strzeliłeś 6 goli, jak się ogólnie grało na hali? Była trema? Co nie było, bardzo, zawsze jest jakaś, ale bardzo dobrze mi się grało, udało się strzelić 6 goli. Myślę, że mogę być. Mieliśmy dużo szansę wygrać, bo był remis tak się do końca i w ostatniej minucie nam szli gole i tak trochę szkoda tego meczu, bo tak byśmy mieli pierwsze miejsce na remisie. Teraz mamy kolejny turniej 14 stycznia, który będzie tak naprawdę decydujący, czy awansujemy do Mistrzostw Polski U16, który odbędą się w Białymstoku. Co musimy poprawić, żeby było jeszcze lepiej? Po prostu nie możemy tyle błędów robić indywidualnych. No i pracować trochę nad kontrolą piłki, trochę tą drużynę. Przede wszystkim stałe fragmenty gry trzeba poprawić, bo one A powiedzcie mi, chłopaki, bo też gracie, wiadomo, na trawie. Co was przekonało, że przyszliście tutaj do Sparu łańcuch i gracie na fali? No po prostu ty sezon zimowy i treningi na trawie już nie ma i po prostu chcieliśmy kontynuować na przykład z piłką na hali. A ty, Damian? Ja tak samo, treningów nie ma i zawsze się można poruszać. Czy są jakieś umiejętności, które później przekładasz gdzieś na trawę, bo no, już debiutujesz też i można powiedzieć, że grasz pierwsze minuty w tak, już seniora. No udaje mi się też wchodzić z seniora, nie zawsze, ale nie coś tam wchodzę. Mimo młodego wieku zawsze. No i technika jest też bardzo duża i sprzedawanie piłki się przyjmuje. Większa kontrola. Dobra, chłopaki, życzę powodzenia i wracajcie do treningu. Dziękujemy. Dzięki, chłopaki.